Dzisiaj mamy wyjątkową przyjemność na naszej konferencji gościć europosła naszego regionu, pana profesora Dariusza Rosatiego. I oczywiście, żeby nie odbierać cennego czasu medialnego panu profesorowi, od razu oddam mu głos. Dzień dobry państwu. Witam przedstawicieli mediów licznie zgromadzonych w ten słoneczny poranek w Koszalinie. No i witam moich kolegów i przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, przyjechałem tutaj, tak wszyscy się na pewno domyślacie, żeby udzielić poparcia kandydatom Koalicji Obywatelskiej w wyborach lokalnych, przede wszystkim do Rady Miasta i do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wybory samorządowe w tym roku są wyjątkowo ważne. Ja bym powiedział, że wiele wyborów obserwowałem, w wielu wyborach uczestniczyłem, ale to są wybory o historycznym znaczeniu. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy taką sytuację w kraju, że rządzi partia Prawo i Sprawiedliwość, która postawiła sobie za cel objęcie kontrolą wszystkich dziedzin życia publicznego. To jest, proszę Państwa, trzeba powiedzieć całkiem otwarcie, powrót do totalitaryzmu. Pod kontrolą PiS znajduje się nie tylko władza wykonawcza, nie tylko władza ustawodawcza, ale także w dużej części władza sądownicza, media publiczne, urząd prokuratury, służba cywilna, policja, służby specjalne. No, to nas wszystko zbliża do takiego modelu państwa, z którym szczęśliwie rozstaliśmy się 30 lat temu. Samorządy są ostatnią wyspą wolności w tym kraju. Samorządy są ostatnim obszarem, który Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie kontroluje. Ale oczywiście plan jest taki, żeby objąć kontrolą również ten ostatni bastion wolności. Nie można na to pozwolić. Nie można na to pozwolić z wielu powodów. Po pierwsze, ograniczanie wolności w takim kraju jak Polska jest rzeczą, na którą nigdy nie powinniśmy pozwolić, bo zbyt wiele w historii wycierpieliśmy z powodu tego, że wolność traciliśmy. I chcę powiedzieć, że wolność traciliśmy bardzo często, nie tylko dlatego, że ktoś na nas najeżdżał i ktoś na nas napadał, ale często traciliśmy tę wolność ze względu na własne, wewnętrzne spory, swary, kłótnie, krótko mówiąc, na własne życzenia. Wszyscy znamy polską historię i wiemy, że tak się zdarzało. Nie chcemy powtórki z historii. Nie dopuścimy do tego, żeby Polska znowu stała się własnością jednej partii. I dlatego te wybory do samorządów lokalnych są tak ważne. Trzeba obronić przede wszystkim wolność, ale także trzeba obronić samorządy, które służą interesom i ludziom w miastach, województwach, powiatach, gminach. PiS chce przejąć samorządy po to, żeby stały się one posłusznym wykonawcą poleceń idących z centrali z Warszawy. My chcemy wygrać wybory samorządowe, żeby dać władzę mieszkańcom. To oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba, to oni wiedzą najlepiej, na co powinni przeznaczać środki finansowe, czy trzeba budować szkołę, czy drogę, czy basen, czy żłobek. To są decyzje, które powinny zapadać tu. I dlatego wszystkich Państwa gorąco proszę, a za Państwa pośrednictwem również i wszystkich mieszkańców Koszalina i województwa zachodniopomorskiego, aby udzielili poparcia naszym kandydatom, kandydatom Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u, a także Stowarzyszenia Era Kobiet. Ale jest jeszcze drugi powód, dla których te wybory są bardzo ważne. Tym powodem jest antyeuropejska polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. To, co słyszymy z ust polityków PiS na temat Unii Europejskiej, wskazuje wyraźnie, że zamiarem PiS-u, jeszcze nie ujawnionym oficjalnie, jest po prostu stopniowe wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Słowa prezydenta o wyimaginowanej wspólnocie, z której Polacy niewiele mają, nawiasem mówiąc wygłoszone w Leżajsku, w województwie podkarpackim, które dostaje przeliczenie na jednego mieszkańca jedne z najwyższych dotacji, tak jak cała ściana wschodnia. Mogą być traktowane jako pomyłka wynikająca z ignorancji być może również pana prezydenta, ale moim zdaniem jest to celowe zohydzanie i obrzydzanie Unii w oczach Polaków. Ponieważ Jarosław Kaczyński wie, że Polacy
chcą być w Unii Europejskiej. Poparcie dla członkostwa w Unii w Polsce jest jedno z najwyższych w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach. To oczywiście nie może powiedzieć tego oficjalnie i otwarcie w tej chwili, że drodzy rodacy, będziemy wychodzić z Unii Europejskiej. Nie, on będzie przygotowywał nasze społeczeństwo do tego stopniowo właśnie poprzez tą antyeuropejską propagandę, poprzez tą dezinformację, poprzez te fałszywe oceny, które cały czas słyszymy z ust polityków PiS. Prezydent Duda w tym celuje, bo oprócz tej wyimaginowanej wspólnoty przecież wspominał niedawno o zaborach, prawda? Porównał Unię do zaboru. Premier Morawiecki, znany z tego, że kłamie od świtu do nocy, również mówił o tym, że właściwie te pieniądze wcale nam nie są potrzebne i ta Unia właściwie przestaje nam być potrzebna, bo ona się wtrąca w nasze sprawy. Unia wcale się nie wtrąca w nasze sprawy, proszę Państwa. Ja w Parlamencie Europejskim odbywam setki rozmów z moimi kolegami z innych krajów i jestem absolutnie przekonany. Oni są głęboko zaniepokojeni sytuacją w Polsce, ale nie chodzi im o to, żeby cokolwiek Polsce narzucać. Oni po prostu chcą, żebyśmy byli w jednej wspólnocie, a podstawą wspólnoty jest wiara w te same wartości. Nie możemy być w jednej wspólnocie, która wyznaje takie zasady jak demokracja, respekt dla godności i wartości ludzkich i praworządność. Nie możemy być razem z rządem czy partią polityczną, która po prostu podeptała w Polsce te wartości. Łamie własną konstytucję, narusza prawa człowieka, no i w sposób naprawdę oburzający narusza praworządność. Więc wybory do samorządu są jednocześnie, proszę Państwa, plebiscytem za tym, czy my w ogóle chcemy zostać w Unii Europejskiej. I dlatego poparcie dla kandydatów Koalicji Obywatelskiej jest takie ważne. Bo my chcemy być w Unii Europejskiej. I mówimy, jeżeli Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii, to nie ze mną. Ja zostaję i Koalicja Obywatelska zostaje. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z dobrodziejstw członkostwa w Unii, korzystać z funduszy europejskich, mieć otwarte granice, mieć możliwość kontaktu praktycznie z całym światem, jeżeli nie chcecie wrócić w orbitę wpływów rosyjskich, to po prostu musicie poprzeć kandydatów, którzy reprezentują proeuropejski, prodemokratyczny kierunek rozwoju naszego kraju. Dziękuję bardzo.